Siema, siema, Motorozwad TV. Dzisiaj wjeżdżamy z takim porównaniem dwóch kładów. Są to kłady Linhai M565, ten tutaj na lewo, tak jak widać. No i drugi kładzic CF Moto, C-Force 520, bardzo już znany na rynku. No tutaj rzuca się na pewno ta guma bardzo w oczy, bynajmniej mi od razu. Ale tak przechodząc do rzeczy, jeżeli chodzi o przód kładów, no widzicie, jest to całkiem inny design w obu przypadkach. I ten kład, i ten, no wygląda całkowicie inaczej z przodu. To już jest kwestia gustu, tak? Kto jaki wygląd lubi. Jeżeli chodzi o kwestię kolorystyczną, to tutaj CF Moto występuje na ten moment w kolorze takim, jak widać, czyli takim czerwono-czarnym. I jest jeszcze taki kolor grafitowy, jakby to jest, to nie jest taki czarny jak ten tutaj, z dodatkiem takich naklejek turkusowych. Ten kład natomiast jest w konfiguracjach trzech kolorystycznych, czyli taki kolor na błotnikach przednich i tylnych. I tutaj ten środkowy panel jest w kolorze czarnym, czerwonym albo białym. No i co? Oba kłady mają światła LED-owe z przodu i z tyłu. Tu tutaj na pewno, jeżeli chodzi o światła, zapalnimy je z dzień, nie wiem czy to będzie widać. No widać, świecą się te światła. Dosyć ładnie to wygląda. Tutaj widzimy światła pozycyjne. Jeżeli chodzi o zmianę świateł, no to tutaj w Linhaju mamy dość ubogo. Po przekręceniu kluczyka od razu te światła się świecą, nie można ich wyłączyć. Natomiast w CF Moto po przekręceniu kluczyka mamy do wyboru bardzo dużo możliwości. Teraz są wyłączone światła, tak jak widzicie. Można dać na te takowe postojówki, to wtedy świecą się same te LEDy, nie będzie tego widać, takie paski LEDowe tu z przodu, które mamy. Tak, nocą by było lepiej to nagrać. No i tutaj światełka takie z tyłu. Tutaj też jest możliwość zamontowania lampy. W tym miejscu mamy schowek w tym kładzie. Jak już tak mówię o schowkach, to płynnie przejdziemy do schowków. W CF Moto mamy schowek tam z tyłu. Czyli tutaj mamy schoweczek taki, jak widać, nie jest to hermetyczny schowek. Coś mi się tu nie chce zamknąć, to potem zamkniemy, jak będę miał dwie ręce. Natomiast w Linhaju mamy tutaj taki duży schowek po zdjęciu kanapy. No i pod kanapą to wygląda tak, czyli nie ma zbyt wiele miejsca generalnie. Jeżeli chodzi o bezpieczniki, jest łatwy dostęp w obu przypadkach. Tutaj jest prostszy, bo tutaj te gumy wystarczy dwie odciągnąć, wysunąć klapę w stronę kierownicy, a potem ją wysunąć w przeciwnym kierunku. Natomiast tutaj trzeba podważyć ten przedni plastik i tu mam bezpieczniki, tak? Cóż, światło omówiliśmy. Oba kłady występują w wersji homologacyjnej T3B, czyli jest to ciągnik rolniczy. No i tutaj są też konsekwencje z tego, tak? Jeżeli chodzi o tą opcję, najważniejsze, myślę, to jest to, że mamy blokadę dyfrów tylko przednią, tak? Po załączeniu. W obu przypadkach jest tak samo, czyli mamy napęd na tył. Mamy napęd na tył i przód oraz trzecia opcja, blokadę dyfra przedniego. Więc tak to wygląda w obu przypadkach. Jest to elektroniczna blokada, czyli mamy tam silniczek, który steruje mostem i go blokuje. Tak. Więc tutaj tak to wygląda. Liczniki, jeżeli chodzi o liczniki, oba kłady mają podobne funkcje. Tutaj, że tak powiem, nie ma jakichś fajerwerków w obu przypadkach.
No nie wiem, nie będę może omawiał tych liczników, bo tutaj można sobie przeczytać, jakie funkcje mają gdzieś tam w internecie. To jest model 221, ma takie fajne lusterka nowe, nową pompę, to z takich rzeczy, które się rzucają w oczy. No i chyba tyle. O, kolor tamtego kłada, tych naklejek, to jest taki jak tej tutaj wiszącej chorągiewki CF Moto, czyli taki turkusowy właśnie kolor. No i co, no może warto też powiedzieć o cenach. Linhai występuje w standardzie ze wspomaganiem kierownicy, które, powiem wam szczerze, dosyć fajnie to działa. Bardzo fajnie bym powiedział, że tak jak w TGB, to 3-stopniowe i to podkręcone na maksa, czyli z tą opcją na maksa. Linhai w takim podstawowym wyposażeniu, tak jak widzicie tutaj, kosztuje 29 900, tak? To CF Moto bez wspomagania 28 900, podstawowa wersja. No i w tej podstawowej wersji mamy co? Wyciągarkę o podobnych parametrach. W ogóle oba kłady mają silniki o podobnych parametrach, jeżeli chodzi o moc. Mamy gniazdo w obu przypadkach. Mamy haka takiego regulowanego. No i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o opcje. A tutaj w Linhaiu jest jeszcze pilot dodatkowo, którym możemy sobie sterować tutaj wyciągarką, tak? Wiadomo, jakieś takie gniazda, tak, USB, tu mamy jedno, tu mamy gniazdo do zapalniczki. Tak to wygląda, z jakimiś tam fajnymi gumeczkami hermetycznymi, dosyć dobrze to wszystko działa. No tutaj, wiecie, wybór należy do was, jeżeli chodzi o kłady. Moim zdaniem oba kłady są na podobnym poziomie. Ja tutaj wytypuję wady i zalety obu. No i tak, generalnie CF Forza nie możecie kupić w polepszonej wersji. Jeżeli chodzi o Linhaia, możecie kupić wersję premium. I tutaj mamy, wtedy kwota robi się 32 900 za tego kłada. Przepraszam was za ten złom, ale to jest po prostu, jak składamy kłady, no to niestety zostaje z dwóch dni na przykład tyle tego złomu i nie zdążyliśmy wywieźć teraz. No ale niestety tak to czasami musi wyglądać. No i co, w wersji premium mamy tak, aluminiowe osłony spodu do tego kłada Linhai, kufer Sikka 8030, grzane manetki Sharka, grzane siedzenie, grzanie kierownicy, dodatkowo oświetlenie LED i uchwyty fitrup, czyli takie gumowe, możecie tam gaśnicę, siekierę, łopatę sobie zamontować. Także, że tutaj jest dosyć spoko. No wiadomo, że do obu kładów możecie to wszystko dokupić, czyli, ale to cenowo dosyć fajnie wygląda. Czyli można kupić Linhaia fabrycznie w wersji premium. I moim zdaniem ta cena jest bardzo przyjazna, jeżeli chodzi o to, co dostajecie, tak? CF Moto też możecie doposażyć w wszelkiego rodzaju dodatki, kufry, felgi możecie sobie zmienić, możecie, wiecie, no tutaj jest bardzo dużo opcji. Akcesoriów jest multum. No i co, no tutaj jeżeli chodzi o komputery sterujące, to mamy Delphi, czyli na porządnym wtrysku to jest zrobione w silniczkach krokowych i tak dalej, także elektronika jest dosyć wysokiej jakości w obu kładach. Tutaj warto zwrócić uwagę, że moc, jaką podaje producent, jeżeli chodzi o CF Moto, to mamy 39-43 konia mechanicznego. Czyli tak jakby więcej o 1,43 konia niż Linhai. Zaletą, nie zaletą jest to, że w Linhaiu nie mamy blokady fabrycznie na silniku. CF Moto ma blokadę do 60 km na godzinę. Silnik jest taki trochę bardziej mulasty. No i po tam drugim przeglądzie można ją zdjąć, nie tracąc gwarancji, i to kosztuje 600 zł. Zaraz powiem może o wadach, co mi się nie podoba w tych kładach, przynajmniej moim zdaniem. Tutaj wiadomo, że zdania mogą być podzielone. No generalnie, jeżeli chodzi o części zamienne, no bo to też jest ważne moim zdaniem, dostępność części oraz ceny części zamiennych oraz eksploatacyjnych typu filtry i tak dalej. No i tutaj mamy przykładowe ceny na przykład do tych kładów. W ogóle ten cały tutaj mój dzisiaj opis tych kładów, taka recenzja można powiedzieć, jak to w ogóle wygląda. Robię dosyć szybko, dlatego że tutaj odbiory mamy bardzo szybko, nie zdążam nagrywać tych filmików. CF Moto dzisiaj już zabiera klient.
No i tak się wpiesza, wszystko jest w napiętym grafiku. Przechodząc płynnie do tych części. No jeżeli chodzi o części, no to tutaj powiedzmy, że jeżeli byście chcieli tłoka kupić, tak? Tutaj ze z grubej rury zaczynam, ale to tak zrobiłem taką selekcję części silnikowych oraz eksploatacyjnych części. Czyli tak, na przykład tłok z OM-u Linhaja, sam tłok bez pierścieni, sworzni, pierścieni i tak dalej, zabezpieczeń, kosztuje 190 zł OM, natomiast DCF Moto 129 zł. Pasek napędowy, i tu jest już bardziej kolorowo, wygląda następująco. CF Moto, możemy kupić trzy rodzaje pasków, tak naprawdę producenci dosyć topowi tam byli wrzucani. Mamy trzech producentów, Bando, Mitsubishi i Carlisle. I tych firm możemy spotkać o mowo paski w przekładni CVT w CF Moto. Pasek takowy kosztuje około 1200 zł, także dosyć pokaźna cena tutaj za taki pasek. Natomiast mamy zamienniki, na przykład Gatesa, i tutaj cena jest na poziomie 340 zł. No cóż, jesteśmy dealerem obu tych marek, no i generalnie najlepsze jest to, że do Linhaja nie znalazłem takiego zamiennika. Będziemy na tym pracować. Nigdzie tutaj nie widzę takiego zamiennika do tego kłada. Natomiast oryginał kosztuje 900 zł, jeżeli byście chcieli wymienić pasek w tym kładzie, tak? Jest fajnie, bo na przykład oba kłady mają złote klocki już, czyli te twarde do offroadu założone na pierwszy montaż. Także tu jest ok. Natomiast też nie będzie problemu z wymianą tych klocków i kupienia ich, tak? To jest element standardowy, no tam klocki, no to powiedzmy jakieś tańsze będą kosztowały 60 zł komplet na tarczę, tak? Do obu kładów. Dalej mamy filtr oleju. Tutaj jest dosyć ciekawy, bo w Linhaju nie kupicie filtra zamiennika z jakiejś tam firmy, na przykład kurczę, popularnej, typu Hiflofiltro, tak, Meiwa czy tam Athena. Musicie kupić oryginał, no i jego cena to jest 25 zł, także nie jest źle. Jeżeli chodzi o OM-owy filtr do CF Moto, cena gdzieś, powiedzmy, stabilizuje się tutaj około 30 zł, tak? Ucieknę trochę w cień, bo jest dosyć ciepło. Słoneczko wyszło, mam nadzieję, że deszczu nie będzie za chwilę. No i co, jeżeli tutaj chodzi o zamiennik do CF Moto, Hiflo na przykład kosztuje 30 zł. To jest HF152, czyli tak jak w kanamie idzie. Taki sam filtr mamy w CF Moto. Filtr powietrza. Z filtrem powietrza sytuacja wygląda następująco. Szaszłyk taki gąbkowy, oryginał do Linhaja, kosztuje 125 zł. No tutaj wiadomo, że jak kupicie nowego kłada, no to myślę, że spokojnie te 3 lata, jeżeli będziecie go serwisować, wymieniać, czyścić ten filtr powietrza, smarować go i tak dalej, no to on wam przeżyje, nie musicie go kupować. W CF Moto jest troszkę gorzej, bo tam jest taki szaszłyk fibrowo, nawinięta jest z zewnątrz taka gąbka. No i tutaj ta gąbka wymaga zdjęcia, tak, one są w ogóle seryjnie nie nasmarowane olejem. Wymaga zdjęcia, wyczyszczenia, nasmarowania i nasunięcia z powrotem. A filtr oryginalny DCF Moto, takowy cały, kosztuje 80 zł. Kolejna rzecz. Często ulega to awarii. Myślę, że często, wiecie, nie chcę tutaj nikogo oskarżać, natomiast często to jest nie do patrzenia. Jak jeździcie na przykład na małym stanie paliwa, albo gdzieś tam braknie wam paliwa, to często cierpi pompa paliwa. No i tutaj, jeżeli chodzi o pompę paliwa, można kupić zamiennik, sam wkład do obu pojazdów. Powiedzmy, że cena ta jest około 200 zł. Natomiast do CF Moto jest bardzo przystępna cena całego szaszłyka, czyli tego całego wkładu do baku, który po prostu wkładacie z oryginału i nic tam nie musicie rozbierać. On kosztuje 380 zł, taki szaszłyk do CF Moto. I z OM-u można zakupić tylko taką część, tak? Czyli nie ma możliwości zakupu samego wkładu. Natomiast jeżeli chodzi o Linhaja, to jest 710 zł, taki szaszłyk kosztuje. No i co, generalnie oba kłady mają dosyć fajną reakcję na gaz. Amortyzatory, powiedziałbym, że podobnej jakości. Tutaj mamy takie kolumny jak w Polarisie, jeżeli chodzi o Linhaja, tak jak widzicie. Dosyć fajnie, solidnie to wygląda. Tu mamy taki bumper,
dolny w Linghaju. W CF Moto mamy taki bumperek wkomponowany, można powiedzieć, w cały przód. Z przodu mamy bagażnik, z tyłu mamy bagażnik w obu kładach, także to jest bardzo na plus i podobnie. Opony mamy w sumie też bardzo podobne. Tutaj mamy Bulldogi, także dosyć fajnie, oryginalnie w tym Linghaju jest to założona. Felga też jest bardzo fajna, fajnie to wygląda. Jedyne co zauważyłem, to w Linghaju mamy tarcze, widzicie, wentylowane. W błotko tak słabiej pewnie to będzie się spisywało. Natomiast w CF Moto mamy takie pełne tarcze, także dosyć, myślę, że to dłużej wytrzyma. Tak się to prezentuje. Jedyne co w Linghaju mi się nie podoba, tutaj w Linghaju też mamy tarcze na tył, tak? Czyli mamy cztery w ogóle zaciski. Jeżeli chodzi o CF Moto, to jest rozwiązane po prostu w inny sposób, tak jak widzicie. I tutaj wydaje mi się, że hamulce będą lepsze w Linghaju, tak? Natomiast co mi się nie podoba, jeżeli chodzi o hamulce w Linghaju, to, że tutaj mamy ten parking. No nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, to jest jedyna różnica dla mnie niefajna, chociaż w CF Moto mamy parking znowuż też na dźwigni z tej strony. Pika też to w ogóle tak dziwnie, no można to wyłączyć, wiecie, nie? To nie ma problemu. Natomiast to takie trochę dziwne, denerwujące jest. Chociaż można powiedzieć, że kład do nas mówi, tak? Porównując na przykład już te opony, przed chwilą mówiłem o oponach, no to tutaj mamy Abuzy, też dosyć fajnie, też bardzo dobre, fajne opony to są. Także tutaj jest bardzo podobnie. Plastiki, jakość plastików, no powiedział, że porównywalne są w obu kładach. Bardziej elastyczne są w CF Moto, tutaj te wzmocnienia, nie będzie to na pewno jakieś bardzo wytrzymałe na duże uderzenie, jakieś boczne, tak? Gdzieś w drzewo wjedziecie, czy bokiem się zawiesicie, to na pewno będzie mniej odporne. Siedzisko jest bardzo wygodne tutaj, tam troszkę mniej. Komfort jest podobny, jeżeli chodzi o te amortyzatory, tak jak na początku wspominałem. Tutaj też fajną rzeczą jest ta gumeczka taka uszczelniająca w amortyzatorze. Nie wiem, czy to się będzie spisywało i od góry nie będzie ta woda tam wlatywała. Tu jest takie bardziej zaciśnięte, także wiecie, żeby to przeciwstawnego efektu nie przyniosło. To na pewno jest taka ważna, warta uwaga, że trzeba by tam zaglądać, czy tam woda nie stoi, bo po prostu amortyzatory wam polecą szybciej, tak? Niby lepiej, ale no nie wiadomo, jak to się będzie w praniu spisywać. Jeżeli chodzi o eksploatacyjne rzeczy, to tutaj w Linghaju za bardzo nie ma czego smarować. Jest na pewno mniej kalamitek niż w CF Moto. Lepiej i gorzej. Na pewno to zawieszenie będzie płynniej chodziło w CF Moto. Ale jak będziecie to smarować, tak? Bo na przykład Can-Am ma podobnie, ma bardzo dużo kalamitek, ale jak nie smarujecie tego, no to jest słabo, nie? Słabo to na dłuższą metę wygląda. Oba silniki chłodzone cieczą. Tak to wygląda. Przednie amortyzatory, widzicie, nie mają tutaj tego. Przednie amory nie mają tej osłonki, tylne tylko mają. Dostęp tu do wszystkiego w Linghaju też jest bardzo fajny, to też na plus, myślę. W CF Moto jest to bardziej trochę wszystko zabudowane, natomiast myślę, że dostęp serwisowy też jest spoko. Tak to wygląda. No nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć. Generalnie w tej cenie, no to tutaj bardzo podobne kłady. Na pewno na plus w Linghaju to, że mamy wspomaganie kierownicy. To na duży plus. Tutaj tego nie mamy. Tu trzeba zapłacić więcej za zakłada, który ma wspomaganie. O 2000 zł, tak? Czy warto?
Wiecie, no oba kłady są rekreacyjne, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest kład sportowy. No i co, na pewno lepsza jest wersja L7E, tak, czyli ta wersja samochodowy inny, ze względu na to zapinanie mostów, to na pewno. Natomiast w Polsce na ten moment nie ma tych pojazdów, są same te 3B, ze względu też, myślę, że może po części na cenę, dlatego że tamta wersja jest po prostu droższa, tak? No podsumowując, wybór należy do Was. Ja bym te kłady postawił na równym poziomie i ten przy odpowiedniej eksploatacji, serwisie i użytkowaniu rekreacyjnym będzie Wam służył bardzo długo. Nie wiem, czy o tych prześwitach mówiłem, bo tam miałem rozpiskę. W Linghaju mamy większy prześwit o jakieś 9 cm, także dosyć sporo. Tutaj jest, na pierwszy rzut oka widać, akurat ten stopień jest tak zawinięty trochę do góry. Po bokach to już jest w ogóle duży prześwit w tym miejscu. CF Moto jest niżej zawieszone. Także no tutaj na pewno tutaj to na minus CF Moto. Co by wam tu jeszcze opisać? No handlebary, to tak jak widzicie, tutaj nie ma jakichś fajerwerków w obu przypadkach. Tutaj w Linghaju trochę uderzają te klamki o te handbary. To jest trochę tak na minus, tak jak wspominałem na początku. Ta guma nie za bardzo mi się podoba, bynajmniej moim zdaniem. No, tam jest w CF Moto bardziej lepiej to rozwiązane. No i kurczę, tyle no. Jeżeli byście chcieli jakieś akcesoria do nich kupić, to tak jak wspominałem na początku, jest praktycznie wszystko. Począwszy od kufrów, felg, pługi, no to wiadomo, że są uniwersalne. Osłon spodu aluminiowe lub te z Iron Baltica na przykład, plastikowe. Także tutaj jest pełna opcja. Wał napędowy wygląda groźnie w Linghaju. I przód i tył jest taki gruby, natomiast on jest pusty, to też warto. No dostęp też jest ważny, no tutaj dostęp jest banalnie prosty do wszystkiego. Tu macie olej, w CF Moto macie olej tutaj w tym miejscu, pod tą pokrywką. No i co, zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania nas, zapraszam do kupowania kładów. Gdybyście chcieli zamówić jakiegoś kłada, to zapraszam, dzwońcie. 530, 540, 153. Jestem do Waszej dyspozycji, gdybyście mieli jakieś eksploatacyjne pytania. Tutaj Linghaj nawet zadbał o szczegóły od wydechu, tutaj osłonił takimi osłonkami, jak widzicie. Także to spoko wygląda. No nic, pozdrawiam serdecznie. Siemano.